Patrzcie w ogóle, jakie mam tu widoki. Widzicie to? Klasa. W ogóle patrzcie, co ta lacha zrobiła. Normalnie nasrała do wody. Brawo! Świetnie! Naprawdę mądra jesteś. Siema, witam w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sobie będziemy musieli przyrodzić dwa ptaszniki, które są dosyć agresywne, dosyć szybkie, obydwa są wredne mędy, szybkie i agresywne, w sensie no agresywne, no są nerwowe, o tak to powiedzmy, są bardzo nerwowe, więc po prostu bierzmy się do przekładania tych dwóch bestii. I mamy tu już pierwszą taką bestię, jest to Davus Pentaloris. No i tak, wiem, Davus Pentaloris niby jest zwykłym, spokojnym pajączkiem, ale ten to jest naprawdę demon, uwierzcie mi. No patrzcie, ja go tylko... Ups. Ja go tylko dotknę, a on na 65% się nam postawi. Aha, nawet nie zdążyłem go dotknąć. Postanowił, że ucieknie i że on pierdzieli to nagrywanie. No i się schował. Speszył się. On nie chce, żeby to wyszło na jaw, jaki on jest. Więc skoro się speszył, to przyszykuję mu nowy pojemnik i potem będziemy go denerwować, bo on się... szybko zdenerwuje, przynajmniej powinien. No a więc tak, do naszego pojemniczka oczywiście będziemy dawali torfu. Mam nadzieję, że tym razem nie nasyfię jakoś bardzo dużo. Ale już widzę, że nasyfiłem, ale niedużo. Na szczęście nie, na razie niedużo jeszcze. Dobra, tyle torfu wystarczy, chociaż w sumie lubi kopać, to jeszcze możemy dać trochę, o, tyle. Dobra, będzie cacyk. Możemy przy okazji dać mu jakiegoś korka, żeby miał coś tutaj. Damy mu coś takiego. Przysypiemy tutaj ziemią i tutaj wykopiemy taką dziurę. O, niech ma. Kurde, już musiałem to rozwalić. O, tu wykupmy mu taką... Boże, wykupmy. Wykopmy mu taką dziurę. No i jest, zobaczcie, tam ma norę. I tam będzie sobie siedział. Więc teraz tak. Otwieramy to. Patrzcie to. Wy to widzicie? Syp. Nie no, to trzeba posprzątać. Przecież to jest tragedia, co tu się w ogóle podziało. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ja robię taki syp. Znaczy ja mam to w naturze, bo jakbyście zobaczyli mój pokój, to Matko Bosko. Ale teraz tak. Musimy sobie ją stąd wziąć, bo to jest samica. Najpierw musimy sobie ją wygonić stąd, żebyście mogli ją zobaczyć fajnie. No, wychodź. Tylko nie wystrzelaj mi z pojemnika, bo wiem, że ty jesteś szybka, narwana i nienormalna. No i gdzie? 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 Tu pięknie. O! Zobaczcie ją. No. Patrzcie to. Mówiłem, że to jest nerwus? Patrzcie, już się stawia. Patrzcie jak. No to jest nerwus normalnie. Zara będzie pewnie... No, widzicie to? I niech mi ktoś powie, że to jest normalne. Ja nie wiem. Ona jest jakaś psychiczna. No patrzcie to. Normalnie się bierze, stawia i gryzie. Normalny Davus Pentaloris. Pająk niby polecany dla początkujących. Fajny, nie? Zarąbisty. Ale dobra, teraz musimy sobie po prostu zrobić tak. Ja sobie muszę trochę zrobić podnieść, żebyście mogli cokolwiek zobaczyć. No i tak, bierzemy sobie nowy dom. No i po prostu wykurzamy ją stąd. O, pięknie. Widzieliście, jak ona to zrobiła? Mówiłem, że jest szybka. Narwana i nienormalna. Ale to nie zmienia faktu, że jest mega, o, że jest mega piękna. O nie, 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 no wzięła, wróciła do starego domu. Co jest? Takiego obrotu spraw, to ja się nie spodziewałem. O, cholera jasna. Nie, no nie, ona wbiegła tam. Cholera jasna. Wszystko tylko nie to, no jak ja tego nienawidzę.
O, dobra. No nie, no cholera jasna, no. Matko Boska, no czemu ty uciekłaś? Czy ty nie mogłaś normalnie przejść do nowego domu? Jeszcze nawet nie mam jak tam pensety wsadzić. Jasna cholera. Nie no ludzie, to jest niemożliwe. Jak ja mam tam pensety wsadzić? O! Dobra. Nie no, to jest tragedia, no ja tam nie dosięgam. O, no nie! Teraz biegła tam. O, ale dobra, 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 dobra. No nie, Jezu, jak ona jest szybka! Ludzie! Widzieliście to? A nie mówiłem? O! A nie mówiłem, jak ona jest? Nie mówiłem? No. Ale ogólnie nie polecam brać takich pająków na ręce. Ja to zrobiłem, bo jestem głupi. Więc no nie róbcie tak. Teraz zejdź tam. No. No nie. Tam. Jak mnie ugryziesz, to będziesz miała taki do dupy dom, że zobaczysz. No właśnie, tam kobito. Dobra. Kobita już jest w nowym domu. To żeby jej nie denerwować, ja ją zamknę. I przechodzimy do drugiego pająka, który będzie jeszcze gorszy niż ona. Naprawdę. Drugi pająk siedzi tutaj. Jest to też samica. Jest to Neoholotele incei. I wiecie, co ja wam powiem? Czekaj, to jest incei czy incei gold? Cholera, nie pamiętam już, co to jest. A nie, 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 to jest... Nie, to jest zwykła incei. Albo gold? Kurde! Nie, to jest zwykła incei. Chyba ta. No nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, jaka to jest incei. Ale nie! Albo tak? Dobra, nie wiem. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ja już totalnie nie pamiętam, jaki to jest pająk. Ale chyba gold. Chyba. Teraz pytanie, gdzie ona siedzi. No bo dobra, zanim ją będziemy wyganiać, to zaraz to ja jej wsypię szybko torfu, żeby po prostu jak zacznie uciekać, to żebyśmy mieli gdzie ją złapać. Więc ja tu szybko wsypię torfu. Pyk, pyk. Dobra. Zobaczcie, tu już sobie mam, dałem. A bo możemy to zrobić tak, że sobie ją po prostu wygonimy tutaj. I że jak ona ucieknie, to od razu ucieknie tu. Też jest niegłupie, ale też i niemądre. O, Karaczan, dzień dobry. Chodź tu, dziadu. Aha, gdzie ty jesteś? No chodź tu. Zaraz cię, no dorwę cię. No jaki frajer. Dobra, wyciągnijmy prostą pajęczynę, całą. Nie ma pająka. Czyli pająk jest w środku. Więc zróbmy to tak. I niech pająk ma po prostu sobie swoją pajęczynę już tutaj, żeby czuł jakby siebie, żeby się nie stresował, ale musimy go wygonić na potrzeby filmu. Gdybym nie nagrywał, to już bym to zostawił i byłoby po sprawie. Ale trzeba ją zobaczyć, ponieważ ja nie wiem, co to jest za pająk. Naprawdę, za takie coś możecie mnie zabić, ale dosłownie ja nie mam pojęcia, co to jest. Już nie pamiętam, czy to jest normalne Neoholotele incei, czy incei gold. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ale jest tu, tu jest, bo ją widzę już. Ja sobie wezmę pudełko na wszelki wypadek, bo nie chcę mi się jej gonić.
Bo to jest naprawdę szybka menda. Ale jak mam ciebie stąd wyciągnąć? Ona jest w całym takim kokonie pończyny. Siedzi tu dosłownie. Jak ja mam ją stąd wyciągnąć? Chyba, że sobie to odpuścimy. No ale nie, bo ja wtedy nie będę wiedział, co to jest za pająk. Znaczy ona była na poprzednim filmie. Znaczy poprzednim, jakimś z poprzednich filmów. Więc tam będziemy mogli sobie sprawdzić, co to jest. Bo na pewno tam mówiłem, a teraz nie pamiętam, co to jest za pająk. Więc to jest tragedia. Z moją wiedzą na temat moich pająków. Że nawet nie wiem, co tu jest. No jak ja mam ją stąd wyciągnąć? Ona się tak zabunkrowała tutaj. Wiem, że siedzi tu. Tu siedzi. Gdzieś tu. Kurde no. Jak ona to zrobiła? No jest tu, ewidentnie, widzę ją. Dobra, chyba musimy przejść na dwie pensety. Bo musimy to rozwalić. O, jest! Mamy nóżki. Mamy pająka. Prawdopodobnie, skoro on też jest tak zabunkrowany, jest możliwe, że on będzie liniał. Ja mu teraz rozwalam chatę, jestem totalnym idiotą. Tak może być. Nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Ale chyba tak. Aczkolwiek, o Jezus, ona już będzie uciekać. Ja już to czuję. Więc zrobimy tak sobie z kadrem. Ja sobie wezmę, zrobię taką na wszelki wypadek, żebym zdążył. A nie, dobra, to jest zwykła na ocholetelnicę i dobra. To nie jest gold. To już wszystko jasne, już wiemy wszystko. Łocie, panie. Ale dobra, z tego co widzę, to tak. Ona się przygotowywała do wylinki, dlatego tak. No. Biedna, się do wylinki przygotowywujemy, ją wyganiamy. To dobra, weź tam z powrotem ją, spróbuję zagonić do tej dziury. Albo jeszcze sobie zrobimy na nią zbliżenie, póki tu jeszcze jest. Zobaczcie, jak ona jest świetna. No nie powiecie mi, że nie jest. Ale dobra, to żeby jej nie przeszkadzać, to znowu ją tam spróbuję zagonić, wepchać ją. No. Właś tam. Do swojej nory. Tam masz norę, no. O, jeszcze trochę. Nie tu. Nie w tą stronę. O, w tą, no. W tą. Tu. No bo dobra, zostawmy ją tak. Ona tak naprawdę już sobie poradzi. Więc trochę zamieszanie, no bo miała linieć. A tutaj taki cyrk. Pewnie się tego nie spodziewała. No ale skąd miałem to wiedzieć? Nie wiem. Więc teraz wraz sobie to odłóżmy. No i tyle. A więc na dzisiaj to będzie wszystko w tym filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby było was jeszcze więcej. I po prostu do zobaczenia. Trzymajcie się do samego odcinka. Cześć!